Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy Was w Fundacji Skarbiec Mazurski. I dzisiaj zgodnie z obietnicą, z planem, wielkie losowanie nagród, sporych nagród, bo zaraz o nich powiem. Jakie nagrody? Nagrody, czy za co właściwie? Za to, że Państwo jako mieszkańcy zgodziliście się wesprzeć lokalnych przedsiębiorców i przez ostatnie półtora miesiąca robiliście zakupy w lokalnych sklepach. Otrzymywaliście za to karty, tak jak za mną wisi plakat, pewnie znacie. I dzisiaj numerki z tych kart są losowane. Dziękujemy sklepom, które wzięły udział w akcji i udzieliły tych rabatów, żebyśmy mogli z nich skorzystać. Dziękujemy też jako Fundacja Gminie Węgorzewo, która wspierała nas duchowo i wsparła nas bardzo hojnie ogromną ilością fajnych fantów, które za chwileczkę wylosujemy. Lokalnie wielkie podziękowania dla naszych dzieciaczków, które są uczestnikami naszych zajęć, dzisiaj krawieckich, i zechcą wspomóc nas w losowaniu. Są takie cztery koszyki, już za chwileczkę tłumaczę zasady gry. Jeżeli chodzi o nagrody, które nasza fundacja zadeklarowała się ufundować, to mamy takie trzy i one będą wylosowane jako ostatnie. Kupon upominkowy, na którego podstawie możecie Państwo przyjść tutaj do nas, do galerii i zrobić sobie zakupy w dowolnym terminie. 50 zł, 100 zł i 150 zł. Osoba, która na swoim kuponie, na odwrocie, na swojej karcie, znajdzie wylosowany tutaj za chwilę numer, po prostu zgłasza się do nas i odbiera. Mamy do dyspozycji 10 nagród, które dostaliśmy od gminy i one tutaj stoją w tych torbach, zaraz Państwo zobaczycie. I te trzy kupony rabatowe, w sumie nie jest tego mało. Więc tak, żeby przejść do rzeczy jeszcze, jakby to rzec, jest to nasze pierwsze nagranie. Proszę trzymać kciuki za kolejne, bo planujemy zrobić całą serię nagrań, także live, no ale na razie nie wystarczyło nam odwagi. Ten pierwszy raz idzie jako nagranie za jakąś godzinkę czy półtora. Wrzucimy do netu to, co w tej chwili się dzieje. To co? Do roboty? Zasada, słuchajcie, polega na tym, losowania, że tutaj mamy cztery koszyki, raz, dwa, trzy, cztery, plus taki jeden dodatkowy. Rozdaliśmy w mieście 5199 kart, tyle osób skorzystało z tej akcji. W związku z tym ten pierwszy koszyk kończy się na cyfrze 5, bo powyżej 5 już się nie da. Najpierw losujemy pierwszy numerek, bo to są czterocyfrowe liczby. 5000, to może być 4999, to może być każdy inny numerek. Zobaczymy, co wyjdzie. Z pierwszego koszyczka losujemy dowolną kulkę. To są takie kulki po jajkach z niespodzianką. Znacie. Otworzycie jajko i podacie, jaki numer jest na tym jajku. To jest jeden koszyk. Drugie jajko wyciągamy z drugiego koszyka i robimy to samo. Podajemy numer. Trzecie jajko z czwartego, czwarte z piątego. Tak jakoś nie wyszło. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Z każdego koszyczka po jednym jajku. I jak jesteście dziewczynki cztery, to każda z Was po kolei po jednym jajku wyciągnie i podaje wszystkie cztery swoje kolejne jajka. Gdyby się tak zdarzyło, że w pierwszym koszyku opracowaliśmy wszystko, przeanalizowaliśmy, zdarzy się liczba 5, ponieważ ta 5 jest ograniczona tylko do 199, to jako drugi koszyk stosujemy koszyczek awaryjny. On ma tylko cyfry 0 i 1,
I potem dwa kolejne. Ja Wam będę pomagać, to nie musicie zapamiętywać wszystkiego. To co, zaczynamy, losujemy pierwszą nagrodę. Już pokazuję. Pomarańczowy kolor, akurat taki wesoły. Reklamówka na 450-lecie praw miejskich Węgorzewa, pełna skarbów rozmaitych, będzie niespodzianka. 10 takich wylosujemy. No to co? Panie drogie, kto pierwszy? Jeden stąd i od razu podajesz. Nie, podajesz jajko, podajesz numer jajka. Nie, kochaniutkie. Olciuś, otwórz swoje jajko i podaj, jaki tam jest numer, bo tam jest schowana kartka. Tak jest. Numer 3. Czyli już mamy 3000. Dziękuję bardzo. Jajko idzie, wędruje do maszyny jakiejś tam. Proszę bardzo, drugie jajko z drugiego koszyczka. Nie, Ola, niech Ola sobie wszystkie jajka wylosuje i potem wszystkie dziewczynki swoją kolej. I potem jeszcze raz odwrócimy się. Tak jest. 9. Już mamy 3009. Pani Agnieszka zapisuje, tam jest za kulisami. Dziękuję bardzo. Drugie jajko poszło. Trzecie jajko. Jak tutaj naciśniesz na ten... Tak jest. 4. Cudnie. Dziękuję bardzo. I ostatnie jajko z tego koszyczka. Tak jest. Pięć. Czyli mamy wylosowany pierwszy numerek. Proszę o powtórzenie. 3945. 3945. Już się ta osoba może cieszyć. Zapraszamy do nas po odbiór. Co, dziewczyny? Olusia oddaje. I na chwilę przepuść dziewczyny. Dobra, zaraz wrócimy do ciebie z powrotem, bo mamy 10 do wylosowania. Losujemy kolejne koszyczki. Pierwszy koszyczek. Z powrotem do koszyczków. Zapakować z powrotem do jajeczek i z powrotem do koszyczków. Niekoniecznie. Już. Mamy pierwsze jajko. Pomóc? Wiesz co, tutaj trzeba nacisnąć. O, tutaj na takie coś. Jak to naciśniesz, to ci się otworzy. Co mamy? 5. Okay. Drugi koszyczek. Musi być właśnie ten awaryjny, bo nam się piątka wyciągnęła. Musi być coś poniżej. Ciskasz na to. O tak. Jeden. Będzie 5100, tylko kwestia ile teraz. Bardzo dziękuję. I teraz o te dwa koszyki ci zostały, bo tego zostawimy w spokoju. Przepraszam, sama losujesz? Szczęśliwe ręce. 9. 5190. No, gdzieś tam pomiędzy. Dziękuję. I ostatnie jajo idzie z ostatniego koszyka. Hop. Super. 5199. No już bardziej się nie dało trafić w ostatni. Dziękuję bardzo. I zaczynamy trzecią nagrodę. Trzecia nagroda zaczyna się od tego małego koszyka. Proszę uprzejmie. I podajesz numerek. Dasz radę otworzyć? Prawda? No to nie jest. Nie, pomogę ci. Znaczy nie, bo on ci w samym momencie trzeba na to nacisnąć. Musisz. Ok. Dwa. Dziękuję. Czyli już nie trzeba tego małego używać, koszyczka na taką stąd. Naciskasz na ten, widzisz takie? To. Aha. Poszło. Dwa. Dziękuję.
teraz mamy ten koszyk, albo ten koszyk, z którego teraz brałaś, z tego. Aha. Ciężko co? Ciężko chodzą, ale solidnie zapakowane. 8. I najbliższy koszyk. Mocno. Dwa. Jaki mamy numer? 2282. 2282. Te wszystkie wylosowane numery też jeszcze pod postem wypiszemy i ogłosimy szerzej, także nie, nikt nie będzie zagubiony. Co, nasza piękna hostesa, proszę. No, ale piękna jesteś. No. Naciskasz, wiesz co, takie coś... Tam jest taki... O, właśnie to. Nie wiem, jak to nazwać. Jeden. To jest ten koszyk. Drugi bierze. Drugi jest tutaj. Hop. I już mój. 1,8. Teraz ten. Wymianka. Hop. Zero. 1,8,0 i ostatni. Jeden. Ok. 1,8,0,1. 1,801. 1,801. To co? Wracamy z kolejką i tu nam zostały raz, dwa. Ten zabrałam. Ok. Proszę bardzo. Zero. Zero. Może być i zero. Może w ogóle być zero. Los numer jeden. Zero. Samych zerówek nie ma. To był ten koszyk, nie? Teraz ten. Aha. Sześć. Stąd tak sześć, z kropką na dole. Dobra, 0,6, czyli już mamy 600 ileś. 600 ileś tam. Aha. 600 ileś tam. No co? Tak wiesz. 606. Szóstka znowu, nie? 606. 6. Bierz ostatni koszyk. Tam. Ostatni o tu. Dziewczynki w pogotowiu. Patrzcie, tu jeszcze jedna kolejka będzie. I... Mam. 6. 0666. No nie wiem. 6. Okay. Jajeczko, wracam każdy do kuchni. To co, dziewczyny, to teraz ten koszyk. Hop. 4. Mogłam je faktycznie wrzucać, bo to nie zaszkodziłoby. To jest pierwszy. Teraz będzie drugi. 4. 4. Dzięki. To był ten, teraz ten. 5. 4, 5. I można było kłapać zdecydowanie. Siedem. Teraz trzeba będzie, 7 jest na końcu. 4457. Tak, i to jest ten moment, w którym musimy zrobić przerwę albo przyspieszenie na uporządkowanie numerów z powrotem. Ale nie będziemy robić cięcia, tylko przyspieszenie. Mamy jeszcze tutaj po 4 numerki, spokojnie. Proszę bardzo. Zrobimy to w ten sposób, że... Proszę bardzo. Pierwszy numerek. Jak układam z powrotem, będzie mniej 3. Drugi koszyk. Aha. Trzy.
3-3. Panie Agnieszko, 3-3. 3-3. Trójeczka wraca do puli. Siedem. 3-3-7. Cztery cyfry były, prawda? Były cztery. Cyk. Jeszcze jedna. Cyk. Jeszcze jedna? Jeszcze jedna, bo tu są po cztery. Dobrze. Proszę bardzo. Trzy. I trójkę od razu, wiesz co, włożymy do środka. Bo to takie jeden szczegół się okazał nieidealny. Czyli mamy, ile mamy? 3373. Okej. Proszę uprzejmie. Siedem. No. I rzucamy tu. Ten jest pusty. Dwa. Trzeba będzie zrobić na początku poprawaczkę, bo zamiast tej siódemki jest w losu jedną liczbę, która będzie na początku przed siódemką, wiesz? Spróbuj teraz. Zero. 0, 7, 2. I jeszcze jeden. I zbliżamy się ku końcowi. Ile mamy? 8. Dobrze. Tak. I teraz... dobrze. Żeby przyspieszyć. Jeszcze jedna cyfra. Ostatnia rundka. Jeszcze jedna cyfra. I, tak. Jeszcze jedna cyfra. Jedna cyfra. Jeszcze jedna cyfra do tego. To nam ona powie. 7. Tak jest. I teraz zaczynamy ostatnią rundkę. Jeszcze dwie liczby. Jeden. Jeden. Okej. Zero. Zero. I wkładamy do środka od razu. Patrzcie, już jesteśmy w domku prawie. Dużo tego się nazbierało. I zero. Zero. I jeszcze jedna. Z ostatniego. No co to było? To z przedostatniego, bo z jednego, którego nie brałaś. Z tego nie brałaś, co? Z tego nie brałam. No to właśnie. To było ok. Siedem. Ok. Siedem. 1007. 1007. 1007. I ostatnie dziesiątka. Nie, na początku była siódemka. No. Czyli jedynka. Na początku była jedynka. Nie, siedem. No? Zobaczymy na nagraniu za chwilę. To jest wszystko uczciwie, w porządku jest. No? Musi się przypomnieć. Dziewczynki. Ile nam jeszcze liczb zostało? Siedem. Losujemy ostatnią liczbę. 7. Aha. Dziękuję. Pomieszamy, bo one i tak się przecież muszą. Z tego było. A ponieważ nie możemy zacząć od 7, to ta liczba teraz 7. Kolejną, którą wylosujesz, wstawimy ją na początek, bo musi być poniżej. Trochę się zamieszały nam kuleczki. Tutaj wkładamy. Ok. Losujemy trzecią. 8. I jeszcze jedną. Tego nie próbowałaś, co? Rzucę tutaj. 2. Czyli będzie 2. 2778. 2778.
Ponieważ wylosowaliśmy wszystkie nagrody, a teraz mamy wylosować trzy pierwsze miejsca. Czy ja coś źle mówię? Okej, dziewczynki. Ostatnia, teraz losujemy bon na 50 zł. Każdy bierze po jednym i podaje swój numerek. 7. Dobra. 7. 0. Zero! Też mam 0. Ja mam 7. Jedyna prawdopodobnie konfiguracja 0077. Bo innych cyfr powyżej 7000 czy 700. 0077. Wrzucajcie jajka z powrotem. Z tymi liczbami, dobrze? Czyli 50 zł 0077. Teraz stóweczka. Stóweczka. Fajnie. Kto wygra, ten sobie za stówę zrobi. Ja wydam. Okej. To zrobimy nawet w ten sposób. No bo czyli już... ja teraz przegrałam? Nie. Wygrałaś. Bardzo dobrze, że jeszcze oprócz tego, że tutaj losujecie nagrody dla ludzi z miasta, dla mieszkańców, to jeszcze dla Was też mamy drobne upominki do polosowania. Każdy sobie dla siebie coś drobniutkiego wylosuje fajnego. Dziewczynki, po jednym jajku, jeżeli będzie powyżej 5, to przeniesiemy tą... 1, 3, 8. Dobra. 1. 3. 3. 3. 8. Zupełnie losowo, proszę Państwa. Nikt nie wie, kto ma jaką kartę w mieście. Będzie zabawa. I w tej chwili losujemy ostatnie, czyli pierwsze miejsce, ostatnie losowanie. Ostatnie 150 zł. 8! Za wysoka? Zaraz tą ósemkę włożę. 7. 7. 0, mamy coś po 5. 7. Dobra. 0, 5. 7, 8. 8. 0, 5, 7, 8. Ciekawe, dlaczego nie może być 8. Wiesz dlaczego? Bo maksymalnie 5000 kart zostało rozdanych. Nie może być powyżej 5000. Jak będzie 8, to będzie 8000. Tak? Musimy zacząć od najmniejszej liczby. 0. 5, 7, 8. Czy to jeszcze raz mamy 8. losować? Nie. Zakończyliśmy losowanie, mamy 150 zł. U kogoś wygrane. Rzucić. Tak. Jajka wracają do puli losującej. I proszę Państwa, teraz chwila prawdy, bo wyjmujecie sobie w domu swoje karty, zaglądacie sobie na odwrót tej karty, tam jest numer kontrolny. Przeglądacie sobie w całości albo w skrócie to nagranie i zapraszamy do nas po odbiór, co tam wygraliście. Poza tym też zapraszamy do nas, a poza tym to wszystkiego dobrego. I jeszcze raz dziękuję dzieciakom, rodzicom, którzy tutaj za kulisami z nami są. No ale wiadomo, jak to nie każdy chce się upubliczniać. Ekipie, fundacji, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, dobrego wieczoru.